No i to jest najtrudniejsze, żeby te wszystkie elementy, na tym polega praca twórcza i zmiksowanie albumu, stworzenie tej całości, która będzie spójna ze sobą i będzie na tyle atrakcyjna, żeby nie popełnić żadnego błędu przy pisaniu tekstu, przy aranżacji, przy wyborze instrumentu. Wszystko jest strasznie ważne. Ważne jest brzmienie werbla, stopy, brzmienie basu. Czy to wszystko może potrafimy fajnie skleić, zaśpiewać, nagrać fajne chórki, żeby to... Na tym polega ten proces twórczy i to najtrudniej jest zrobić. No, nam wydaje się, że to się udało, czyli połączenie tego ognia z wodą i zespolenie w jedną całość, gdzie powstała taka stal, która jest nierdzewna, nie do przebicia, z potężną mocą. Słowo jest bardzo ważne, to słowo po polsku dociera podskórnie. Ja jestem zdania, że śpiewanie po polsku, nie zastanawiamy się nad tym, to do nas dociera. I wtedy muzyka staje się jeszcze większą wartością, bo wiemy, że coś nam ten artysta ma do przekazania. Więc uważam ten album za jeden z lepszych chyba, który nam się udało, a to jest, że to jest nasz debiut, no to wiesz, no myślę, że będzie dobrze i zapraszam przynajmniej do zapoznania się z tą płytą. Można ten album przesłuchać i czy w iTunesie, czy w sklepach. No i wspierać nas, bo też chodzi o to, żeby te płyty kupować, bo my jednak żyjemy z płyt, z koncertów. Nie mamy tam 10 różnych jobów i nie chodzimy do 8 prac, tylko raczej koncentrujemy się na tworzeniu muzyki. Jeśli wam się podoba, to kupcie nasz album, bo będą następne wtedy. No.